Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z This War of Mine. Marin czuje się już znacznie lepiej, musimy mieć na niego oko. No dobrze, kontynuujemy sobie gierkę, będziemy mieli tutaj oko na Marina. 23 dzień. Bardzo głodny, lekko chory. Wiecie co, nie wiem czy już przypadkiem nie musiałbym zacząć tutaj ogrzewać się trochę. No. Tak, zdobycie jedzenia. Dalej myślimy o tym jedzeniu. Aczkolwiek i tak nasza sytuacja się trochę wyciągnęła. Ty też jesteś bardzo głodny. Wszyscy są bardzo głodni, tak? Tak, wszyscy są bardzo głodni. Dobra. Bruno, w takim razie. Będziesz musiał coś tutaj ugotować. Ugotujesz nam jedną taką dużą porcję. Bo zużyjemy o wiele mniej materiału dzięki temu. Materiału, no. Tych surowców, składnika. Okej. Dobra, teraz tak. Kto je, kto co robi? Ty sobie zjedz, ponieważ jesteś lekko chory i nawet bardzo głodny. I idziesz do spania. Jesteś bardzo głodny i zmęczony, ale ty będziesz szukał zapasów następnej nocy. Więc również zjedz. I do spania. A my sobie ugotujemy tutaj jeszcze dwie sztuki. W ogóle wody mamy coraz mniej. Nie ukrywam, że woda by się przydała. I to bardzo. Katia, skocz może po wodę? Jak tam jedzenie? Nie, no nie, ja nie nastawiłem jedzenia. Najgorzej, ktoś czeka przy drzwiach. Handlarz? Najgorzej, zapomniałem nastawić jedzenie, no. Aj, nie ma tego. Dobra. Tego mamy dużo, nastaw to. Katia, leć do handlarza. Teraz tak, ty lecisz do warsztatu. I tak sobie tutaj się przekładamy. Ty handlujesz, nie zdążyłaś, trudno. Zrób dwa filtry. A ty handluj. Czy ma jedzenie? O, ma jedzenie. Bardzo hojnie z mojej strony. A to cieszę się, cieszę. Co byś powiedział na oddanie mi tej wody? Bardzo hojnie z mojej strony nadal. Mamy parę takich części. Nic z tego. Bardziej się muszę postarać. No dobra, niech będzie w ten sposób. Czy mamy coś tak na sprzedaż, do sprzedania? Nie bardzo. Tak bardzo, nie bardzo. Póki co zgoda za coś takiego. Bruno, zjedz. Teraz tak. Co bym chciał jeszcze sprawdzić? Chciałbym sprawdzić Marin. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? A propos ulepszeń. Możemy to ulepszyć. No proszę. Więc zrób ulepszenie. Myślę, że tutaj raczej już nic więcej nam się nie przyda. Opał, konserwy, bandaż. Bandaż. Czy chciałbyś na przykład 5 tego... Chyba sobie żartujesz. No tak, to taki żarcik. Nic z tego. Naprawdę? Będziesz takim sknerusem o jeden bandaż? Masz, posłodzę ci.
O Jezu. Naprawdę. Idź. Strać mi się z oczu. A ty, Katia, idź zjeść. Bandaż nam się przyda, jakby ktoś był ranny. Dobra, ty jesteś zmęczona, a ty? Ty nie. No to ty możesz iść się przespać. Mamy 6 stopni na plusie. Naprawdę zastanawiam się, czy grzać, czy nie grzać. Marin, zobacz, co możemy zrobić. No. Dziesięć sztuk amunicji. Karabin szturmowy. Trzy rodzaje broni tu są do wyboru. Dobra, zrób to. Powiedziałem broni czy amunicji? Amunicji chciałem powiedzieć. Kamizelka, nie mamy części, tutaj hełm. Dobra, doklikaj to jeszcze raz i zrób. Będziesz craftował cały dzień amunicję. Mam nadzieję, że nie będzie wadliwa. Dobra, czy coś jeszcze mamy tutaj do roboty? Kwiaty na jeża, ty możesz w sumie ugotować, bo czemuż by nie. Chociaż w sumie... No nie no, oni raczej tego nie zjedzą, mam nadzieję. Dobra, to chyba koniec dnia. I okej, ty jesteś lekko chory, więc śpisz na pewno. I ranny jesteś, Ty będziesz szukał zapasów. Czuwasz i śpisz? Albo na odwrót? Na odwrót, może Katia umie się targować, więc jak ktoś się pojawi, to może coś utarguje, kto wie. Plac snajperów. Tu jest niewiele wszystkiego. Jest niebezpiecznie, na dodatek. Bliźniak. Bliźniak? Ja tu byłem? Widziałem to? Posterunek wojska na pewno... Dobra. Ten plac snajperów wydaje się taki... Nawet kuszący? Znaczy kuszący. Kuszący, ale na odwrót. No to tak, to prawo czy lewo? Jedzenie dużo, broń bardzo dużo, części dużo. Możliwy handel i niebezpieczeństwo. A co gdybym... Wiecie co? Może zrobimy coś takiego totalnie nietypowego. Możliwe, że się Paweł załamie, ale... Ale spróbujemy. Dobra. Wszyscy? Tak, wszyscy są roztagowani. Cztery kulki? Pięć kulek. Niech będzie. Szukaj zapasów. Skoro jest niebezpiecznie, to wytestujemy sobie broń. Zobaczymy, co tu zastaniemy. Pięści i pistolet. Czyli widzę, mam wybór pomiędzy zabijaniem a niezabijaniem. Oczywiście będę się chyba... Co to jest? Nic ciekawego. Okej. Wejdźmy wyżej. Handlarz. O. Tu serio handlarz jest? Że nie biegaj tak? O. Tu ktoś łazi w ogóle. Same śmieci. Spodziewałem się czegoś lepszego. Tu może zajrzyj zanim tamten? Nic nie ma. Co tutaj jest niby takiego hałaśliwego?
Tu się coś porusza. To jest obok lodówki, ej? Aha, szczurek. Szczurek się tu dobrze bawił. No to niezły kolega. Dobra, bierzemy to wszystko. Może zobacz, co tu jest. Jakieś tutaj liściki. Nic ciekawego za bardzo. Tu ile rzeczy. Wowi. Dobra, przeszukujemy dachy w takim razie. Same śmieci. Czemu się tego spodziewałem? Nic tu nie ma. Dobra, tu na dachu spodziewam się, że tym bardziej nic nie ma. O, no jednak coś tu jest. No dobra, wejdę. Dla świętego spokoju tu wejdę i sprawdzę. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Widzę, że czas poprawnie zmarnowany. Patrzcie i uczcie się. Tak się to robi. Ej, kaszczurek. Lodów. O nie, najgorzej. O, tu mogę zeskoczyć. O, proszę bardzo. Takie tutaj rzeczy są. A patrzcie, tu kradzież jest. Ej, jak mam się dostać na przykład do handlarza, co? Dziwnie sobie to tutaj wymyślili. Okej, no widzę, że ogólnie bierzemy się tutaj za broń. To jest kradzież. Da się tu dojść na przykład. Pokaż, że możesz tu dotrzeć. Jeśli tak, to jak? Okej, po prostu, zwyczajnie. Masz warzywka. Nasze rzeczy, tytoń. Totalnie niepotrzebne. Chciałbym warzywka kupić, co? I na przykład... Co bym ci dorzucił? To. I to. Raczej mało będziemy strzelać. Zgoda. O! Są jeszcze jacyś goście, tak w ogóle. Ale sobie nie wiem, parawan tutaj rozłożył nieźle. Dobra, no wydaje mi się, że nie chce mi się zadzierać z tymi gościami. Może tutaj na dole się jakoś przekopię? Nie no. Zresztą po co miał... Dobra, spróbujmy się tu troszkę pokopać. Z tego co widzę, moglibyśmy się nawet dostać tutaj do ich domu. Gdybym miał łopatę, no właśnie. A zabrałem pistolet, bo napisali mi, że jest niebezpiecznie. Znaczy, możliwy handel i... Możliwy handel i niebezpieczeństwo, no więc... W takim razie, gdzie to niebezpieczeństwo jest? To jest pytanie. Może zakładam, że oni są po prostu agresywni tylko wtedy, kiedy wejdziemy do ich domu, więc... Oczywiście będę chciał tam wejść. Tylko chyba nie zdążymy już dzisiaj. Więc niech sobie tutaj Paweł pokopie, pobuduje zamki z piasku, a raczej je zburzy. Może w tej szafie coś ciekawego chociaż będzie, co? Aczkolwiek coś mi się wydaje, że nie zdążymy się przekopać. No. Całkiem skutecznie nam to zasypali. Dobrze, że nie ma chyba opcji zranienia się o coś takiego kopiąc rękami. Nie, to tylko w Darkest Dungeon tak było, że jeżeli jakiegoś przedmiotu źle użyłem, to się mogli poranić czy coś. Przydałyby mi się łopata? Przydałyby mi się? Przydały? W jakim sensie przydały? Przydałaby mi się łopata. Czy źle przeczytałem? Kurczę, już nawet nie wiem. Dzisiaj na kursach miałem tyle pisania, tyle czytania beznadziejnych informacji, że o Jezu.
Już widzę nie te litery, które bym chciał mieć na oczach. Czy ktoś tu był? Za pokój i wolność, na zdrowie. No, zdrówko. Proszę cię bardzo. Troszkę. Dobra. Idziemy. Nie ma co. Mało. Mało mamy rzeczy. Ale ty leć do tego wyjścia. Czas ci się kończy. Typie. O. Co? O nie, najgorzej. Zwaliłem. O nie, najgorzej. Mówiłem mu, żeby leciał. Czym prędzej. O, o. Napotkał trudności, ale mamy nadzieję, że niedługo wróci. O nie, najgorzej. Zaczyna się kiepsko czuć. Wiecie co? No, plus dwa. Zaczynamy chyba grzanie. Gdzie ta Katia? Lekko chora. No właśnie. Musimy zacząć sobie tutaj troszkę podgrzewać. Więc... A, bo ty tak to dorzucasz. 4. Tylko jak to się tutaj przełoży? 4 takie opałki, ile dadzą nam temperatury? Widzę, że temperatura sobie rośnie. Do jakiego stopnia urośnie? Do 17. No, może być. Marin? Ciężko... O! Ciężko ranny? Weź się przejdź. Do apteczki. Tak taktycznie może. Ciężko ranny to tak trochę kiepsko. No, mam nadzieję, że ten wróci. Ja coś kliknąłem? Mamy troszkę leków. Ktoś czeka... O! Proszę bardzo, kogo my tu mamy? Przyszedł. Wrócił. Ciekawe, czy z rzeczami, czy bez. Dobra. Dziękuję bardzo za ochronę. Moja siostra... Dostaliśmy... Moment. Podziękować. Okej. Dostaliśmy jeszcze amunicję i jeszcze broń. Kolejną strzelbę dostaliśmy. Tak. Oczywiście. Dobra, ty się kryj tutaj. Marin, ty jesteś ciężko ranny, opatrzony, ale wejdź się przejdź. Ja bym chciał sprawdzić właśnie nasze rzeczy. Czy ty straciłeś broń? Nie, nie straciłeś. Masz ją, na szczęście. Idźcie pogadajcie ze sobą, co? Ja tutaj chcę sprawdzić rzecz bardzo ważną. Tak, możemy zrobić strzelby. Zrób ją. Jak najbardziej. No i proszę, jak przez długi czas w ogóle nie mieliśmy broni, tak nagle mamy pistolet i strzelbę. Mamy pełne zabezpieczenie tutaj. I mamy nawet warzywka, czyli możemy sobie siedzieć w domu, palić w piecyku i na spokojnie żyć. Nie wiem, czy chcemy się wybierać gdzieś. Ja bym na ten plac snajperów co prawda poszedł jeszcze. Pójdziemy na plac snajperów. Okej.
widzę, że ogólnie śniegi się zbliżają i faktycznie coś tu było zainformowane, że możemy te śniegi rozpuszczać, przygotować wodę i tak dalej. Ty się połóż i leż. Ty musisz się w ogóle jakoś pozbierać w końcu, bo naprawdę. Ciężko ranny, w domu siedzi cały czas i ciężko ranny. No tak, tak no, nie może być tak, no. Dobra, piecyk się tutaj ogrzewa, fajnie, koniec dnia. Tak mi się wydaje. W ogóle piecyk chyba działa na tej zasadzie, że nieważne ile tam do niego dam, i tak zawsze będzie się utrzymywała jedna ta sama temperatura. Lekko chora, śpisz w łóżku i jesteś zmęczona, ty będziesz czuwał dzisiaj. I wy wszyscy śpicie, a ja idę na plac snajperów. Chociaż mi się to nie podoba bardzo. Tutaj 4% zeksplorowane zaledwie. Dobra. Odwiedzimy sobie plac snajperów. Tak? Przygotuj się. Co ze sobą zabiorę? Łom. Zabiorę ze sobą łom. Na wypadek, gdyby miał się przydać, czy coś. I nóż. Zakładam, że niebezpieczeństwo... Plac snajperów to jest chyba jedyna lokacja, którą widziałem u innych youtuberów. Tam będzie strzelał snajper, tylko nie wiem, czy mamy do niego dostęp. W razie czego piźniemy go tutaj z crowbara i będzie. Szukaj zapasów. Serio, to jest chyba jedyna lokacja, którą widziałem u innego youtubera i mniej więcej wiem, czego się tu spodziewać. Tak, żeby nie piznął mnie ten snajper. I on sobie tutaj strzela, z hotelu. No właśnie, ej, z hotelu, moment. Gdzie on jest? Z hotelu nawala, powiadacie? Dobra, poczekamy na przestrzał. Tutaj się za tym będziemy kryć. Nie, on nie strzela z hotelu. On jeszcze gdzieś indziej chyba. O, o! Shit! Leć, chowaj się. On nieregularnie strzela. Co za cholera. I jestem ranny. Czy biegniemy dalej? Najgorzej. Leć. Dobra. Tu jesteśmy bezpieczni? Tak, tutaj jestem bezpieczny. Tutaj chyba drugi przystanek. Leć. Tak, on tutaj już nie nawala chyba. Ała, no! Jednak! No nie, kryj się. O, no nie, najgorzej. Weź to. Kurczę. Najgorzej. Ale mam kiepskie wyczucie w tym. Co tu się dzieje? Dobra, na szczęście możemy jeszcze biegać. Przypominam, że ja muszę wrócić. Tu mogę drzwi otworzyć. O, proszę bardzo. Leć od razu, te drzwi otwieraj. Olej wszystkie zapasy, lecimy otwierać drzwi. Dawaj, ziomuś. Nie, no. Nie wychodź tu. Dobra. Przynajmniej komuś pomogłem. Tyle chyba dobrze, co nie? Jestem ciężko ranny. Pięknie! Świetnie bym powiedział wręcz. Bandaż? Tutaj jakieś dziecko płacze się. Bardzo.
Dawaj, bandaż, bandaż. Królestwo za bandaż. Nie skręty, zostaw skręty. Bandaż. Kawa. Nie będzie. Jezus. Cóż się tak ten? Ja wiem, że tam snajper hałasuje, nie można spać w ogóle, ale spokojnie. Tutaj jest bezpiecznie, chyba. Znaczy, nigdzie nie jest. O, pięknie, o to chodzi. Doskonale, wyrzuć mi to. Bierzemy sobie to i mamy już to, czego potrzebujemy. Rekompensatę za tą porażkę. Weźmy jeszcze się... Gdzie ty? Jak ty łazisz? Marnujesz czas, gościu! Tu! Leć! Leć! Nie marynuj tyle czasu, no. Bo cię, kurczę, ukisi. Gościu w snajper jadzie, kurczę, zagrał. Dwa razy trafił. Nie wierzę w niego. Dechy. Mam nadzieję, że tu przez okno nie da się wstrzelić. Miś. Znamy się z misiem nie od dziś, ale dziś go nie wezmę. A, bo tu nie ma przejścia. Świetnie. Dobra, wydaje mi się, że mamy wszystko. Przypominam, że musimy jeszcze wrócić. Jesteśmy ciężko ranni. Dobra, teraz chyba już to jest... Nie mogę sobie chyba więcej razy pozwolić na trafienie. Więc teraz to jest walka o życie. Myślałem, że przestał strzelać, szczerze. Biegnij. Stresująca sytuacja. Dobra. Do wyjścia. Nigdy więcej tu nie wracamy. Nigdy więcej tu nie wracamy. Absolutnie nie. Dobrze, że ten bandaż chociaż znalazłem. Robi się bardzo zimno. O! No i faktycznie, zaczął padać śnieg, ale śniegiem będziemy się... Już. Śniegiem będziemy się zajmować już drugim. No, zmęczony dzisiaj jestem, już gadać nie umiem. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej, hej.